Ale ja tak popukam, żeby wiedzieć, jak to dokucza. Dobrze, dobrze. Jak zadzwoni domofon, to się nie przejmujesz. Ja się nie będę przejmował. Ja nie wykluczałem, że wstanę i otworzę. Nie wiem, czy dałbyś radę, to nie jest takie proste. Okej, okay, tak. A pamiętasz, jak się robiło Fatality w Mortal Kombat? Pamiętam. Jak? Wyciągało się komuś z kręgosłup z głową i za pomocą skomplikowanych kombinacji klawiszy. A podobała się muzyka? Do Mortal Kombat oryginalnego? Nie słuchałem, nie pamiętam. Ale przypuszczam, że jeśli nie pamiętam, to nie. Aha, czyli zapamiętujesz, czy jest taka, kolejne pokolenie Mamoni. Zapamiętujem, inżynier Mamoń to był ten, który, tak, ty pamiętasz, tak, nie? Że podoba mi się coś, co już kiedyś słyszałem, nie? A ty nie, ja zupełnie nie taki, wręcz przeciwnie, nie, bo jest ryzyko stagnacji i nie posuwania się do przodu, jeżeli coś takiego. Natomiast jestem świadom takiego zjawiska, ale muszę go unikać i raczej z nim walczę i bardzo często jest ono moim wrogiem, szczególnie w przypadku filmu czy telewizji. Bo... A jest u ciebie takie zjawisko, jak które nazwałbym roboczo służbowym słuchaniem muzyki? Tak, tak. Bardzo dziękuję, że nie użyłeś słowa spaczenie zawodowe, bo jest ono nadużywane. To nie jest spaczenie, to jest służbowe. Właściwie tylko mi służbowe zostaje, poza jazdą samochodem, bo moja, jak ja pracuję, to jestem z muzyką cały czas, więc nie mogę jej słuchać, więc jak już słucham, no to albo tylko wtedy, kiedy sprzątam, albo tylko wtedy, kiedy prowadzę samochód i jak najbardziej cały czas ją muszę analizować. Na potrzeby własnego warsztatu, tak w filmie, jak i poza filmem, jak i słuchając płyt. O kurde, to trochę ci współczuję, szczerze mówiąc. Nie, wiesz, bo ten zwykły taki zjadacz muzyki, taki, co sobie lubi posłuchać. Ja nadal odczuwam bardzo dużą przyjemność z tej muzyki, ze słuchania muzyki. Mhm. I cieszę się, bo jestem w sytuacji, w której moja pasja stała się moim zawodem i często w takich przypadkach dzieje się tak, że gdy pasja staje się zawodem, to ci płacą za nią pieniądze i masz zobowiązania wobec tej pasji, więc bardzo często może się zdarzyć tak, że się nabierze jakichś negatywnych uczuć w stosunku do tego, co się robi. Ja nadal kocham muzykę i nadal ona bardzo motywuje. No to tak jak to chińskie przysłowie, że jak będziesz robić to, co lubisz, to nie będziesz musiał pracować. Tak, ale ja muszę pracować i nie zawsze robię to, co lubię, ale no, od muzyki nie ma ucieczki dla mnie już. A jest jakaś różnica między tworzeniem muzyki, tak jak się to robi w tak zwanej rozrywce, tak? Czy jest to muzyka rockowa, popowa, anyway. Jest sobie, wiesz, grupa dzieciaków, która tam razem siedziała w garażu, potem wyrósł z tego jakiś zupełnie poważny zespół, dostali ileś nagród, nagrywają płyty i tak dalej. Ale jest to jakaś tam forma tworzenia, pewnie wspólna, czy solo, w zależności od tego, czy to jest wykonawca, czy jakaś formacja, czy zespół. Jest jakaś różnica między takim tworzeniem muzyki, a takim, jaki ty tworzysz? Bo u ciebie to musi być jakoś osadzone w kontekście, tak rozumiem. Tak, tak, oczywiście. Ja tworzę muzykę również w garażu, bo w garażu mam studio, ale jestem sam w tym garażu, bez żadnej grupy. I ta muzyka rośnie na potrzeby konkretnych projektów. Aha. Więc być może powstaje trochę mniej spontanicznie niż taka Nirvana czy inny zespół, ale powstaje w konkretnym bardzo celu. A ty jesteś, że tak używając takiego brzydkiego słowa, briefowany przez zleceniodawcę? Muszę, bo i jeszcze nie dość, że jestem briefowany, to jeszcze trzymam go za nogawkę, żeby więcej mi powiedział, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby czas, jaki poświęcam na kawałek i pracę, jaką wkładam, i nieraz pieniądze, jakie wkładam w produkcję utworu, żeby były chybione, żeby nie szły w tym kierunku, który na pewno ja wiem, że będzie odpowiedni. O Jezus, przepraszam. O, patrz, już dzwoni jakiś reżyser. Tak, tak. No. Nie powiedział, że mnie wyłączył. Już. Jestem. Mogłeś odebrać, może to akurat była jakaś nowa propozycja. Nie no. Jakaś, wiesz. Jest pewna hierarchia wartości, obowiązuje i... A może ktoś ci chciał zlecić muzykę do Sapera na przykład? Znasz taką grę? W Windowsie jest. A, tak. No, ciekawe by to było doświadczenie. Myślę, że Saper się broni bez muzyki.
Ale gdyby, kurna, to wiesz, musiało być jakieś takie dynamiczne dosyć chyba rozwiązanie muzyczne, bo to... To by musiała być muzyka, która motywuje do myślenia, nie przeszkadza w nim, a jednocześnie pewnie bym zrobił coś z jakimś delikatnym poczuciem humoru i poprzez nie budowanie grozy. Poprzez nie budowanie grozy? Poprzez budowanie grozy i tam to by było tym poczuciem humoru, miejmy nadzieję, że hej, czy na pewno tutaj nie ma jakiejś miny. Kurna, to byłoby ciekawe. A na przykład do pokera dałoby się zrobić muzę? Przeszliśmy level wyżej do takich bardzo gier. Bardzo minimalną, bo naprawdę no, to jest gra, która przeszkadza. Jakbym grał w pokera osobiście, wiesz co, a propos spaczeń, ja naprawdę nie mogę słuchać muzyki, jak robię cokolwiek innego, jak tylko mam się skupić, to gdybyś tutaj teraz puścił muzykę, ja bym nie był w stanie z tą rozmawiać, bo mi po prostu atencja by mi szła w tamtym kierunku od razu. I ja myślę, że taki gracz pokerowy bardzo, bardzo potrzebuje się skupić i ja bym... Musiałbym się mocno zastanowić nad tą muzyką, jak ją zrobić, żeby go nie wytrącać. Ja zawodowo robię muzykę tła, która podtrzymuje emocje i która nadaje atrakcyjności, miejmy nadzieję, różnym projektom. Ale w przypadku pokera i właśnie gier strategicznych to musi być naprawdę, naprawdę dobrze wyczuta muzyka. Polecam ci grę The Vanishing of Ethan Carter, do której zrobiłem muzykę i tam muzyka, w momencie, gdy rozwiązujesz jakąś zagadkę, zbrodnię, to właśnie no, gracz musi myśleć. I tam jest taka muzyka, która, miejmy nadzieję, do tego motywuje. Lekko straszy przy okazji. Okej, okay, a na przykład, jeżeli miałbyś mi opowiedzieć o muzyce do Wiedźmina, to co byś mi powiedział? Tam ta motywuje i lekko straszy, to ta co robi? Zadaniem muzyki do gier głównym jest dbanie o emocje gracza. To jest, myślę, główna różnica pomiędzy muzyką do gier, a muzyką filmową. I to mi się w niej bardzo podoba, bo niejako steruje tymi emocjami. I myślę, że są takie, no, również zadaniem muzyki w grach jest zwielokrotnienie tego poczucia imersji w realia gry. I to, miejmy nadzieję, robi ta muzyka. Jeżeli akurat podzieliłbym ją na trzy rodzaje. Jest muzyka do kombatów, do walk, jest muzyka do zwiedzania terenu, czyli tak zwana eksploracyjna, i jest muzyka do cutscene, czyli takich filmów, które przerywają gameplay, które przerywają grę. I to jest muzyka pisana do obrazu. To jest muzyka, która najbardziej przypomina tą filmową, bo ona ilustruje wydarzenia na ekranie i je podkreśla. I tyle jestem. No to chyba, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. No chyba tak. Ale uzmysławiasz mi, i twoja postać, i w ogóle to, co się dzieje wokół ciebie, to uzmysławia mi, że gdzieś na obrzeżach rynku muzycznego nagle wyrósł bardzo potężny biznes, bo mówi się o muzyce filmowej, mówi się o muzyce przeróżnej i o muzyce, i nawet w kontekście muzaka, tej takiej muzyki do windy, za przeproszeniem. To te wszystkie rynki są jakoś, przynajmniej tutaj w Polsce, one są jakoś tam zdefiniowane, a nie zdajemy sobie sprawy, że obok wyrasta równie potężna rzecz jak muzyka do gier. To jest potężna rzecz. Muzyka sama w sobie oczywiście jest bardzo potężną siłą. Ta do gier nadal, mimo że gry chyba przerosły filmy, inwestuje się w nie dużo większe pieniądze i dużo większe pieniądze przynoszą, to muzyka, świat muzyki do gier z mojej obserwacji nadal pozostaje czymś, stara się być czymś ukrytym i czymś cool. Przynajmniej tak jest w Ameryce. W Polsce wiem tylko o jednej stronie, która się zajmuje profesjonalnie i z wielką pasją muzyką do gier, to jest gamemusic.net albo .pl i to bardzo dobrze oddaje naturę tej muzyki. No, gry są czymś, co zawojowało świat i od dawna jest bardzo popularne w Polsce, przez co te gry polskie są tak dobre. Ale ta muzyka do gier jest to coś fantastycznego, jest bardzo atrakcyjna i bardzo często jej się bardzo dobrze słucha, ale ona nadal pozostaje niszą.
Ale to wiesz, że to tak jak każda nisza, w której jest potencjał, która jest atrakcyjna, w której się dzieją rzeczy wartościowe, ona prędzej czy później zostanie wypchnięta gdzieś na te rozlewiska mainstreamu. To musi się stać. Musi się. Pewnie się kiedyś pojawi kategoria, nie wiem, na Oscarach muzyka do gier. Tak, jest bardzo dużo nagród za muzykę do gier. Pamiętaj, że podobnie jak muzyka filmowa i muzyka do gier, w przeciwieństwie do tej, której zapewne wysłuchacie, czyli rock and roll i tak dalej, to jest muzyka, która powstaje na potrzeby obrazu, na potrzeby innego produktu, żeby go wspierać. Czyli niejako z natury ma taką drugorzędną troszeczkę rolę i ona ma w sobie te brzmienie tła troszeczkę naturalnie, więc nie jestem pewien, czy ona naturalnie ma w sobie taką aż siłę jak właśnie pop czy rock, żeby tak ludzie szaleli do niej, przepraszam za płytkie sformułowanie. Natomiast jest taki kompozytor do gier, już w tym momencie legendarny i może dosyć młody, nazywa się Tommy Tallarico, który jest kuzynem Stevena Tylera z Aerosmithu. I on zrobił muzykę do 300 gier i nałapał się bardzo dużej ilości pieniędzy na tym i zajmuje się właśnie koncertami na świecie całym symfonicznej muzyki do gier. Prowadzi to. Również w Polsce wiem, że będą takie koncerty prowadzone przez niego niebawem. No kurczę, no to jednak to się dzieje. To się dzieje, ale no zobaczymy, do czego to doprowadzi. Jest to naprawdę fantastyczna muzyka i polecam wszystkim pójście na koncert muzyki do gier wideo. Naprawdę nie jest to nudne i często takiemu koncertowi towarzyszy wizualny spektakl. Na wielkim ekranie gra w połączeniu z orkiestrą, która wykonuje tę muzykę. No jest to coś, co polecam. A zdarzyło ci się znać ścieżkę dźwiękową, jak to się mówi, słuchać muzyki do filmu, nie znając filmu? Tak, myślę, że tak. Tak, chyba niejednokrotnie. Na pewno nie jestem w tym momencie, nie mogę w tym momencie przytoczyć przykładu, ale na pewno tak było. Ale pamiętasz na przykład wrażenia, które ci zostały w głowie, że nie wiem, po odsłuchaniu ścieżki dźwiękowej wyobrażałeś sobie, miałeś jakąś projekcję na temat tego filmu, że ten film to będzie jakiś, a potem po obejrzeniu okazywało się, że albo miałeś rację, albo nie? Bardzo dobre pytanie. Czy nie sprawdzałem, czy miałem rację, czy nie, natomiast odniosę to do tego, jak zaczynałem słuchać muzyki. Pierwszym zespołem, którego słuchałem jako już 7 czy 8 latek, to byli Beatlesi. I nadal kocham ich muzykę, są dawaj to. Jak słuchałem ich będąc dzieckiem, to naturalnie znałem języka angielskiego. I to było dla mnie dużo lepsze doświadczenie. Później poznałem ten język angielski i siłą rzeczy zacząłem słuchać. Rzadko słucham słów w muzyce, bardzo rzadko nie jest to dla mnie ważny element w ogóle w muzyce. Natomiast czasem się zdarza, że ich wysłucham i szkoda, że je zrozumiałem, bo muzyka Beatlesów jest bardzo głęboka, natomiast słowa są takie, nie ma tam za dużej, tak mi się, nie, no musiałbym, okej, no są te no bardziej, nie, nie, wsze, no nie, nie są, wsze, numery, są bardziej gdzie... dojrzałe, są bardziej dojrzałe późniejsze albumy, gdzie ten. Natomiast ja wolę właśnie, gdy jest mi pozostawione jako słuchaczowi ta przestrzeń do interpretacji i tym chcę nawiązać do twojego pytania a propos muzyki do filmów. Dużo przyjemniej się jej słucha, jeżeli nie ma się połączenia z filmem, bo przyjemniej jest generować te sceny samemu, niż chociaż jeżeli film jest dobry, to warto do niego wracać myślami, na pewno. Natomiast no, muzyka powinna być na tyle silna, żeby wzbudzać emocje bez filmu i jeżeli tak się dzieje, no to ja chcę, żeby tak się działo. Kontynuując to pytanie, a przenosząc się do świata gier, wyobrażasz sobie taką sytuację, albo czasami bierzesz to pod uwagę, jak przygotowujesz muzykę do gry, że może być taki typ, taki koleżka, na przykład jak ja, który nie gra, a będzie tego słuchał? Tak, to jest moją osobistą ambicją, żeby tworząc tę muzykę, pierwszy punkt, checkpoint, to jest, żeby muzyka spełniała swoją funkcję. Natomiast ja jestem, wiesz, ja mam rodowód muzyka, pianisty jazzowego i w związku z czym no,
liznąłem trochę harmonii i linii jazzowych i rytmów i mam taką wewnętrzną ambicję, żeby ta muzyka była jakoś jak najbardziej artystycznie nacechowana, a żeby ten artyzm, no muszę się pilnować, żeby ten artyzm nie wchodził w drogę filmowi czy serialowi telewizyjnemu czy grze. Więc tak, z założenia ja chcę, żeby taka osoba jak ty, która zna się na muzyce, była w stanie dostrzec tam jakoś... No, zna się, lubię. No, chyba bardzo lubisz. No, lubię. No, więc tak. A to jeszcze idąc dalej, kurna, nie jest ci czasami przykro, że lwia część tych... Znowu zostanę przy grach, bo dla mnie to jest dosyć atrakcyjny temat, bo rzadko mam okazję z kimś takim, jak ty porozmawiasz. Ale wyobrażam sobie i przypominam sobie, jak ja kiedyś tam w coś grałem, to jeżeli się bardzo angażowałem w grę, to być może nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że leci jakaś muzyka. Mhm. Nie jest ci, kurczę, przykro, że lwia część odbiorców tej muzyki, do gier przynajmniej, przelatuje nad całym twoim kosmosem, nad całym twoim światem, a skupia się tylko, żeby tam zabić, dogonić, wiesz. Nie, nie jest mi przykro. Nie jest mi przykro, bo ja już tyle tej muzyki zrobiłem w życiu, że wyzbyłem się tego ego. I moim zadaniem jest, no, żeby taki gracz czy telewidz był zadowolony z tego, co widzi i muzyka, no tak jak mówiłem, to jest muzyka tła naturalnie, więc ona musi działać bardziej na podświadomość. Oczywiście ja tam wkładam jak najwięcej w tą muzykę, tak jak mówiłem, artyzmu i tych takich, no jakichś takich delikatnych przypraw, żeby jakoś tam samodefinicji nadać tej muzyce i żeby ona się sama w sobie broniła. Muszę to, tak jak mówiłem, robić wewnątrz jakichś granic. Czasem sprawdzam, przyznam ze wstydem, że czasem sprawdzam różne fora, czy tam jest jakaś reakcja na muzykę i często jest. No. Do Wiedźmina jest bardzo pozytywna reakcja do muzyki, do poprzedniej gry, którą zrobiłem, The Vanishing of Ethan Carter, zdobyłem za nią parę nagród. No, było trochę to. I to też jest dla mnie świadectwo tego, że szedłem w dobrym kierunku. Aha. A jest coś takiego jak... Czy może inaczej, w Polsce to chyba nie, ale czy gdzieś na świecie są uczelnie, na których można przynajmniej spróbować poznać tajniki tego warsztatu tworzenia muzyki, już nie tylko filmowej, ale tej do gier? Tak, oczywiście. No, to jest, w Polsce też powstają. Wydaje mi się, że jedna albo dwie uczelnie uczą tego, zaczynają powoli, natomiast no, na świecie jest tego bardzo dużo. No, z amerykańskiego punktu widzenia oczywiście ja w tym widzę biznes niesamowity. Jeżeli gry są takim nośnikiem i przynoszą no, miliardy dosłownie dolarów. Jest lokomotywa gospodarki wręcz. Dokładnie, bardzo ładnie to ująłeś. To są takim wielorybem, no to uczelnie muzyczne będą takimi małymi robalami, co się do tego wieloryba dosysają i też chcą jak najdalej na tym zajechać. Więc ja uczęszczałem do szkoły muzycznej w Ameryce, do Berklee College of Music i widziałem, że to jest przede wszystkim biznes. I tak należy na to patrzeć. I gry, muzyka, gry są czymś fantastycznym, czymś na topie i uczelnie chcą na tym korzystać jak najbardziej i powstaje bardzo dużo. Miałeś jakiś taki kompletnie taką z twojego już punktu widzenia abstrakcyjną propozycję stworzenia muzyki do czegoś, niekoniecznie do gry. Ja się na przykład spotkałem kiedyś z czymś takim jak, uwaga, soundtrack do książki. Tak, do takiej czytanej książki, tak? Tak, słyszałem o tym. Wiesz co, ciekawe pytanie zadałeś. Właśnie jakiś miesiąc temu otrzymałem propozycję. Pewnie za wcześnie o tym mówić i nie powinienem, ale na poczet atrakcyjności tego wywiadu wypowiem się. Muzykę do szpitala, czyli wchodzę w obszar muzykoterapii. Ale znaczy, tu nie mówimy o samej muzykoterapii jako formy zabiegów terapeutycznych czy tam leczniczych, tylko mówimy o muzyce dla całej instytucji, jaką jest szpital, tak? To ma być z tego, co to ja bardzo wstępnie rozmawiałem na ten temat, ale to ma być muzyka, która służy, że tak powiem, gojeniu ran różnego rodzaju, która będzie gdzieś tam puszczana w tych takich salach odnowy biologicznej, można tak powiedzieć. Ale numer. No, a to ciekawe jest. No. To może spróbujmy jeszcze razem poszperać, czy w ogóle są jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie
można by się pokusić o przygotowanie, nie wiem jak to nazwać, takiego garnituru muzycznego, a tego nie ma. No bo mówi się o muzyce do samochodu, mówi się o muzyce na siłownię, tak, fitness, no są przeróżne, tak, muzyka do biegania, jest muzyka do seksu, tak zwane pościelówy, tak. Okay. A czego brakuje? Nie myślałem na ten temat. Może mi pomożesz. Ja się szukam teraz, tak, co mogłoby by być. Do gotowania to muzyka dziecięca jest na pewno tłem i jest to na pewno obszar, który w Polsce kuleje i gdzie można się bardzo dobrze wypowiedzieć. Wiem o tym, bo mam dziecko i widzę różnicę. Nie razicie, że ta muzyka dziecięca jest taka aż zbyt infantylna? No właśnie, ona jest głupia, ale przepraszam, że to powiem, bo daleki jestem od mówienia złych rzeczy na własną ojczyznę, ale w Polsce to bardzo kuleje i jest to muzyka robiona z założeniem, a to są dzieci, one nic nie wiedzą, zróbmy coś głupiego. Mhm. Natomiast w Ameryce ta muzyka jest naprawdę bardzo dobrze wyprodukowana, bardzo fajnie skomponowana i jest to zrobione z jakimś szacunkiem dla każdego, kto tego słucha. No dobra, no to nie jest nisza w takim układzie. Nie jestem w stanie nic innego wymyśleć. Panie, gdybyśmy wymyślili niszę, to bylibyśmy bogaci. No tak, trzeba by jeszcze uświadomić społeczeństwo, że tego potrzebują. Czyli musisz wygenerować popyt, a potem go zaspokoić. Dokładnie. A i tego nam obu życzę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.